Najważniejsze pytanie, która golarka będzie lepsza? Czy Philips z tymi takimi okrągłymi ostrzami, czy Braun ze standardowymi? Mam wrażenie, że Braun może być lepszy. Mam takie wrażenie, że ten plastik dookoła, który tu widzisz, może ci porysować twarz, jakbyś miał czerwoną szyję. Nie wiem, jeśli daj znać w komentarzu. Tam już nie ma takiego plastika tak na boki, z Remington. Taką mam, ale to jest stricte do głowy, to tylko niższy model, ten ma fajny, to duży w środku jest. Ciekawe, czy ten jest dużo lepszy. No i Filip, zobacz, z boku ma te takie, takie plastiki wielkie. Oj, ta wersja droga ma większe te kółka. Czy nie? Nie, no większe. Porównajmy. Większe ma. Trochę większe. Ale to jest taka ultra droga za 1400, to wiesz. No właśnie, czy to będzie ci gryzło o te boki? To jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Może wy znacie. Jeszcze jest dla ciekawych Panasonic za 2000. Ale zobacz, to już jest gruba i też jest płaska ze złotym. Ale ona ma już dwa razy tego ostrze. To ja wiem. A tu się wszystko rusza, zobacz. Taka w pełni amortyzowana, nie? Wygląda nieźle. LS6A. Japońskie ostrze.